Dobra. Okej. Okay. Czekaj, dobra. No. Już nagrywasz? Tak. No to nie było odliczania. Chciałem to obciąć. Dobra, czekaj, to dawaj za odliczaniem teraz. Cześć! Cześć! Ja jestem Gadrin. A ja jestem Vespar. Gra... Nie no, zrąbaliśmy to całkowicie. Dobra, okej, okay, dobra, jedziemy dalej. Nie ma co. Jedziemy dalej, więc tak, no gram sobie koopa w Battlefielda i nie umiemy w ogóle zgrać ze sobą przywitania, to jest jakaś masakra. No, ale jakoś wyszło, więc cóż, nie przejmujmy się tym za bardzo i lećmy dalej. Tak, o kurde, nie ma to jak grać w BF-a na 25 FPS-ach, okej. Okay. Never mind, przeżyję. Chodź, mamy tutaj checkpoint na górze. Ciśniemy. Wykonać zadanie pilne, ocalić ludzkość od nie wiem czego, Turków. To chyba Turki tu są, nie? Nie wiem, ale jestem. Nie wiem, palmy są, to może Turki. Znaczy, wiesz, to raczej. Ej, mam RPG! Oh yeah! Co? Chcę mieć? Patrz. To... I'm a fire in my laser. Ja mam dusz. Ej, nie mogę strzelić. Foch to jest przeciwko czołgom i innym. Ej, patrz, idą, o kurde. Ej, może zwijamy stąd, bo tak coś... Znaczy, ja granat, oj, spadłem. Jaki berserker, kurde. Dobra, niech będzie. I z granatem w ręku. Ta. Idziesz na Allaha, rozumiem. Cześć. O, mina ban. O, jest, jeden dostał banie już na dzień dobry. To jest chyba mina pojazdowa, ale użyję ją na piechotę. Ała, ale, no patrz, już padłem. Ja pierdzielę, ej, pomóż mi wstać. Okej, gdzie jesteś? Tutaj, na środku ognia, czekaj. Ja tam ich zabijam. O, dobra. Ja muszę przytrzymać. Ja tu... Dobra, ja ich pozabijam wszystkich. I... Oh yeah, dziękuję. Dobra, spadamy stąd. To nie był dobry pomysł. Mam bardzo mało życia i czekam, muszę się schować tu za krzakiem. Chociaż nie ma krzaka. Chowaj się w krzoczkach. Krzoczki są bezpieczne. Chyba. O, drzewo padło, chodź, bierzemy trochę tego. Ała. Fuck. Jest. Ale Duda. Dostajesz. Jaki ty poziom trudności wziąłeś? Nie wiem. Okej. Okay. Ale obawiam się, że chyba za duży. Jeśli wziąłeś normal, to coś tam nie idzie, szczerze. No bywa. O kurde, tu jest ich za dużo. Czekaj. Zgłaszam sprzeciw. Biega z tą bazuką zamiast... No znalazłem bazukę. Ała, no. Weź. Ja nie mam karabinu. No to geniusz zła po prostu. No już znowu się wywróciłem. Czekaj, zaraz widzę. Zachowuje się jak jakaś starynka bez nóżek. Oczy kurde jak marzenie i leżę w tym rowie. Ej, ty chyba nie masz karabinu, bo tu jest do wyboru albo bazuka, albo karabin. Musisz mnie podnieść chyba. Już. Panie, się. Przynajmniej jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Ej, ja się ruszam teraz? No, tak jak... A! Coś strzela. Dobra, co ja mam lepszy karabin. Robimy? Ej, to jest jakaś porażka. Ja mam teraz lekki karabin. W przeciwieństwie do tego, co miałem wcześniej, maszynowego, znaczy takiego ciężkiego. Ja mam chyba jakiś ciernego. M4 czy coś. Ja nie wiem, co ja mam, ale strzelaj, to mi starczy. O, bania weszła, o, chyba. Dobra, przynajmniej się łudzę, że jest bania, wiesz, żeby było... Ej, tam jest czołg, nie wiem, czy wiesz. Aha, no to chyba go musimy z tego Panzerfausta zatentygować. Ja już tu celuję namierzam... Jest, leci. Ale najpita raczej u mnie też leci. Dobra, poleciałem. Jeszcze trzeba raz chyba. Rozwalił mi murek! O! Chyba urwał tym razem. Ej, odblokowałem broń. Tu widzisz, heheszki. Wiedziałem, że na singlu w ogóle się da odblokować ty broń. Ty patrz, zabiliśmy. Czemu ten żołg zniknął? Fakt, tu nie można iść, tu już jest... Ojojojojoj, faktycznie. Dwie sekundy! No co jest? Przecież uciek... Misja nieudana. Okej, to replay, normalny. Świetnie. Dobra, jak widzicie, idzie nam naprawdę świetnie. Przynajmniej mamy dobrą zabawę, jest jakiś plus. No i, tak, i znowu powtórka tak, z rozgrywki. Kurde, jakiś déjà vu, jakbym tu już wcześniej był, wiesz? Też mi się tak zdaje. Nie wiem, taka normalnie jest. Znajomość wtórna. O, patrz, helikopter. O, patrz, znowu na zabić helikopter, kuźwa! Czy żołg spadł i cię zabił? Nie, on mnie nie zabije. Mam włączonego god moda. A, no to spoko, no to chyba tak. Ej, tu jest lepszy karabin, to ja go wezmę jakby co? Tu
cóż to? Co? No to właśnie to, co... Weź to, to jest słabe. Etam, tu mam granatnik. Co? To. Auć, wierzę na serio, to mnie zraniło. Aha, bo tu chyba jest włączone ten PvP, znaczy w sensie. PvP, tak. No dobra. Zdziwiłbym się, jakby w strzelanicy nie było włączone PvP. No, friendly fire chciałeś powiedzieć. No, o, dokładnie, o to mi chodziło. No. Okej, idzie ich tam armia. Trzeba zabić tą armię Turasów. Ale powiem ci, że gra realistyczna, jest nas dwóch, a zabijamy armię. Tak, to jest bardzo ambitne. Ale wiesz, powiem ci, to, że ty wiesz, To jest w stylu Rambo, nie? Ła, kurde, faja, no. Po co te kurde na tym... No nie, no znowu się zabiłem prawie. Musisz mi znowu pomóc. Jestem taki kaleczny, że to jest masakra. Ej, ja, dobra, przeżyję. Dobra, tu jest jakaś zasłona z drewna. No one nie działają. Masakra, szczelam. Dobra, lecimy. Dobra, chodź spadamy stąd. Ma taką strategię. Ty idź na drugą... Nie mam amunicji! Jak to? No to idź tam, leć do tego zbiorniczka. Patrz, idź na drugą stronę drogi, a ja będę na tej stronie drogi i tak będziemy... Ich kosić, dobra. To ja biegnę. Ała, już na dzień. Mam tu 600 amunicji w tym... Ała, kurde faja, no. Gdzie ty jesteś? A tam, gdzieś dobra. Tutaj pod mostem. Tak pod ten budynek, żeby wiesz, żeby ci tam nie trafiali. No właśnie tak się będę kampił za ścianą. Ściana moim przyjacielem. I wiesz, weź pod uwagę to, że samochody to znaczy samochody tu wybuchają, więc... Samochody, samoloty. Wszystko wybucha. Zaraz powinien tu czołg przyjechać. Czekaj, ja tutaj na razie stoję na środku ulicy i ja w zasadzie teraz się położyłem. Będę wszystkich rozpierniczał. Gdyby to było GTA, to bym wsiadł do tego czołgu i ich rozwalał. No tak by było najlepiej. Ale to nie jest GTA. No niestety. A piątka będzie tylko na Xboxa i PS3. Taka plotka jest, ale czy to prawda? Pewności dobra, nie ma. Okej, dobra. Nawalamy. Ej, pociski tego czołgu są większe niż nasze karabiny. Nie szkodzi. Damy radę. No teraz jest jak... Ej, ale weź też tej bazuki. Czy tylko no, ja ją mam? Ale jeszcze żyję. A dobra, już nie. Okej, rozwaliliście. Teraz bo będzie kolejna fala ich. Czekaj, a co to nas ostatnio zabiło? Aha, nie, bo ty wyszedłeś za ten misji. Okej. Okay. Ja, wszystko na mnie. No dobra, no na kogoś musi być. Nie ma ale z nami fajnie, żadnego, nie ma z nami na żadnego murzyna, to trzeba na kogoś zwalić. Ej, patrz jaki biegnie tutaj pięknie. Ojejku, już nie biega. A taką fajną, taki fajny karabin, co ma 600 amunicji. Tak mogę go postawić na ziemię albo na murku i tak panie strzelam. Se mogę... Ała, jak nas orał ten, patrz. Czemu jeszcze... obok mnie stoisz? Miałeś się tę drugą stronę. Przepraszam, jakoś nie wiem, siła grawitacji, wiesz? Tak, siła. Przyciągam cię. Wiesz co, to można opacznie zrozumieć. Znaczy, okay. Może nie opacznie, tylko nie tak jak ja bym, jak my byśmy chcieli, wiesz? No można, masz rację. Trochę źle powiedziałem. Czekaj. Kogo by tutaj jeszcze rozwalić? No dawać mi więcej tych Turków, no co to jest? To było rozgrzewka jakiś, kurde, warm-up, nie wiem. Ale to nie są Turcy, to są... No nie wiem, gdzie my w ogóle jesteśmy, w ogóle nie ogarniam tej fabuły z Battlefielda. To jest w ogóle fabuła? No chyba jakaś jest. Ale na koło... Ej, oni patrz, stamtąd nawalają, czemu oni tam są? No bo... Kto oni się tu wzięli? Ała, fucking, co jest? Nie chowaj się za samochodami. Mógłbyś pomóc, bo znowu się wywróciłem. Czemu ty zawsze padasz? Taka sytuacja. Strzelaj, może w nich to nie padnę. Ała. Ale skąd oni się tu biorą? Ja w ogóle nie wiem, skąd oni przybiegają, nie? Stamtąd, tu. O. Orientacja w terenie zero. Chodź tu, stąd przybiegają. No. Znowu zgrałeś, czy...? Nie. Okej, okay, dobra. Dałem radę. I can handle this? Może. Kurczę... Skąd ja mam tą amunicję? Okej, okay, nieważne, mam amunicję, nie narzekam. Ja mam normalnie... się pojawiła. Ale cały czas słyszę... Aha, bo ty tam gdzieś strzelasz. No tak! A, tu idzie jakiś... Ej, tam na dachu są... No i... Weź... Weź jakiś granatnik tam strzeli. Ej, tam jest u góry jakiś snajper. No mówię, że tam na górze są, żeby się chciał. Cześć, bo tą bazuką niestety nie mogę strzelać. A granatnik masz? Mam! No to właśnie, no to użyj granatnika. Hekua! Genius. Zabity. O, myślałem, że nie trafisz. Powiem ci, że
Powiem ci, że ja mam z granatnika w baterii, gdzie na multiplayer to mam chyba najwięcej, znaczy bardzo dużo klima. Przydałaby się pomoc. Serio? Okej, okay, już, gdzie? Tu. Pomocy. Cześć. To ja tu ich... Zranimować cię czy nie? No dobra. Chodź! Czołg z pistoletu muszę zabić! Co? O Boże! Szybko, wstawaj! Uciek. A tam jest! Po drugiej stronie! Dobra. Dobra, wiesz co? Bazooka, nie? Ale ty znasz czołg. A. Face pan. Okay. Co to, co ty masz za jakiegoś pancerfausta jakiegoś dziwnego? Co to jest? Jakiś... Czemu ta palma jest nagle w drugą stronę? No bo, wiesz, bo ona się teraz złamała inaczej. Bo ona tańczy. Odkrywcze. Było z mojej strony. Czekaj, chyba pole bitwy się przeniosło. Battlefield się przeniósł w tą stronę. Nie, bo... Chodź do autobusu. Dobra, jedziemy na wycieczkę, no wbijaj. Ale nie ma tutaj kierowcy, czekaj, ja pokieruję. No dobra. Czekaj, nie działa. Kiedy tu jest gaz? Nie wiem. O jest, ale nie mogę usiąść. Kurde, kluczyków nie ma, tupa, nie pojedziemy, ho. Wysiadka. Wysiadka, panie premierze. Czekaj. Nie ma bileta. Gdzie oni są? Znaczy nie wiem, wiesz? Czekaj, patrz, gdzie czołg strzela. Ty, a może to jednak jest zły czołg, wiesz? Tak, to jest zły czołg. Ej, nie mam amunicji w tym piece of shit'cie. Fuck! Mogą go nie atakować. Ej, a ja myślałem naprawdę, że ty znasz czołg. No i przez... I jeszcze... zniknął. Tak? No tak, był tutaj, znaczy, i go nie ma. Znaczy, co z nim wypadło? Patrz, wydropiło z niego jakaś płytka. Jakiś kamień. Może to się da zebrać i to będzie plus 500 do armora albo coś. Czy położę się na tym. Nic to nie daje. Wygląda jakbyś to gwałcił, ho. Słabe to jest, czekaj. Dobra, ammo. Ammo nie wiem czemu, ale ammo mi się ciągle samo jakoś tam... Nie wiem. Patrz, samochody jadą, ja chcę razem z nimi. Nie to. Mogę. Czekaj, tam mamy znacznik, idziemy. Wiem, lecimy. Przydałby się taki latawiec jak w Far Cry, że wchodzisz na dach i tak zlatujesz. No tak, niestety. O, amunicja. Co my tu mamy? Miny. Claymore jakiś tu, o. M16. Ten sobie to wezmę, dziękuję bardzo. Tu gdzieś snajperka powinna być chyba, wiesz? Gdzie? Nie wiem, gdzieś powinna być. Dobra, kichać snajperkę. Ty kamp na dachu, ja będę tak szedł na hardcore tutaj. Ale my chyba tam we dwóch mieliśmy... Tak, tam mamy chyba we dwóch wyjść na amunicję, znaczy na ten dach. Widzisz? Nie, tam jest po tutaj prostu... mamy znacznik. O, rzeczywiście. Tutaj musimy... O, idą. Tak, idą teraz. Teraz musimy iść na dach. No, iść na dach, ja tu będę tak, wiesz, biegać, bo ty cały czas padasz. Ja tu wbijam na dach. Ale osłaniaj mnie! Ale gdzie ty jesteś? Aha, tutaj, dobrze. Okej, czyli tak, nie chowaj się za granat! Nie chowaj się za samochodami, za samochodami, to jest pierwsza zasada. Ponieważ samochody są jak creepery, robią boom. To duże boom. Słuchaj, jest taki problem. No? No wiesz, tak jakby zginąłem. Aha! No to lecę. Tak, nie żeby cię zawracać głowę, nie? Ale rozumiem, ale rozumiem. Cała przyszłość tej misji zależy od ciebie. Ała. Nie żeby cię stresować, ale cała ludzkość zależy od ciebie, A ja mam przecież granatnik. A już chyba poginali. Chyba... Tak, mamy tam znacznik z powrotem. Czemu tam? Nie mam pojęcia. Coś nas napala. Bo tu... No znowu mam zrobione amunicję, co się dzieje? Nie, ta broń nie jest fajna, ma mała amunicję, nie podoba mi się. Ała, ale mnie schytali, nie? Masakra. Nie wiem, spod napalem, ze wszystkich stron. Powiem ci, że ja ich nie widzę, ale oni widzą mnie. Tak, to jest takie, wiesz, ninjowskie podejście. Nic raja mam. Aj! Zaraz skinę. Okej, teraz ja ich trochę wytropiłem. Kurde, wow, no, jeden ginie, pojawia się drugi. Ej, tu jest opakowanie z firmy Bauteax. A co to jest? Nie wiem, to jest jakieś pudełko. Jakieś ja myślałem, pudło, że to jest karton. Naprawdę firma, myślałem, że kryptoreklama. Aha, Budafex, no jest coś takiego. Znaczy, w sensie tutaj. No!
Ty ich zabijesz, co ty robisz, bo ja tu wychodzę. No, wiesz co, opalam się. A, słońce może tak. Ja też się opalam, widzisz? Siedzę sobie z pistoletem, leżę sobie z pistoletem, tak się opalam. No widzisz. Nałożysz mi trochę kremu przeciwsłonecznego? Wiesz co, to można patrzeć zrozumieć. Czekaj, kucnę sobie. Tak się wylegujesz z tym pistoletem, śmiesznie to wyglądało. Jeszcze taki zacięż na twarzy tu miałeś. Tak. No takie to dziwne trochę, było. Trochę dziwny mieć zaśmiech na twarzy, skoro leży się zraniony, sparaliżowany na ziemi. Ech, nie szkodzi. Grasz, wszystko jest możliwe. Dobra, lecą. I znikają jak świeże bułeczki na szafce. Znaczy przynajmniej w moim przypadku, bo ja taki bułeczek potrafię zjeść dużo. Coś... Ach! Nie no, przez ściany strzelają, ja się tak z nimi nie bawię. Ej, ale my na pewno musimy ich wszystkich zabić, bo zabijamy ich, i coraz więcej. No nie wiem, punkt jest tam. Może mamy zrobić coś w stylu, nie wiem... Ej, tam jest jakiś snajper na górze, co snajpi RPG. Snajper co RPG, tak. Czyli ja tutaj wejdę do tego budynku się zregenerować. My chyba musimy tego RPG-rowecza na teraz. Kurde, schował się skubany, albo go trafiłem. A masz snajperkę, czy nie? Mam taką broń, w sensie, że nawet jest taka trochę snajperkowata. Okej. Okay. Ale nawalam tak jakąś ciężką maszynówką, więc nie wiem, czy uda mi się trafić. To mógł jeszcze jest? Nie, on już chyba zdechł. Okej, okay, w takim razie. Czołg przyjechał, no, czołg. Ej, bo tu coś jest, bo ten sam jest czekuj. Co w ogóle tu pisze? Defense plan. Okay. Aha! My musimy obraniać tą linię. Widzę. Czołg musimy jest. Tu obraniać tą linię. Nie możemy ich przepuścić przez te samochody. Ja nie mam bazuki. A ja mam. I już dwa razy ode mnie dostał. Czy wezmę sobie amunicję? Okej, a ja szukam. Gdzie ona leży? A tu jest! Na szafce, znaczy na stoliku. No kto by się spodziewał... kto by się spodziewał, że RPG będzie leżała na stoliku w jakimś lesowym domu? Ej, kurde. Przecież każdy dom, każda rodzina ma na stole bazukę przeciwpancerną, no nie? Żeby tylko. Jest przecież opcjonalne. Zapominasz jeszcze o Fritz. No i wszyscy. Ale miałem teraz genialnego kolesia. Chował się za słupem, także w ogóle go nie szło trafić. Ty robisz pomoka u mnie. Albo chyba malaga. Ewakuuj się. Wywaliło mnie. Mięso!